Mamy jeszcze kilka minut. Proszę Państwa, pytanie dla Pana Artura Kluza. Tam widziałem najpierw, przepraszam, z tyłu. Tak. Ja chciałem zapytać odnośnie ulicy Sportowej. Ta ulica Sportowa została wyremontowana niedawno i przy tej ulicy Sportowej według mojego szacunku jest co najmniej 10 razy za mało miejsc parkingowych. Brakuje drogi dla rowerów, która prowadzi od Skoczowa do Wisły, a ten nowy odcinek tej drogi rowerowej nie ma. Uważam to. Druga sprawa, ulica Nadrzeczna. Przygotowano plażę na tej ulicy, a miejsc parkingowych jest co najmniej 10 razy za mało. Dlaczego tak się stało? Dziękuję. Dziękujemy. Jeżeli chodzi o ulicę Sportową, to remont tej ulicy Sportowej, plan i projekt zakładał budowę większej ilości miejsc parkingowych. Chodzi Panu przede wszystkim o te miejsca od stadionu aż do ulicy Grażyńskiego. Niestety tam przechodzi nitka z gazem wysokociśnieniowym i w trakcie projektu projektant, kiedy zwrócił się do urzędu odpowiadającego za to, czyli firmy gazowej Enionu, niestety otrzymaliśmy informację, że musimy wykonać przekładkę do rzeki Wisły, tego gazu. I koszt tej przekładki to ponad 1,5 miliona złotych. Czyli ta ulica kosztowałaby o 1,5 miliona więcej. Tam przebiega gaz, dlatego że nie mogliśmy tam zrobić parkingu utwardzonego. Natomiast utwardziliśmy tam ziemię i jak sami widzimy, jest tam miejsce do uparkowania właśnie samochodów. Na całej długości tej ulicy, w weekendy i nie tylko, parkują samochody. Nie przeszkadza to w ruchu zarówno pojazdów, jak i rowerów w tym miejscu. Także myślę, że akurat projekt tej ulicy Sportowej ze względu właśnie na przekładkę gazu i na koszty z nią związane nie mógł być zrealizowany w ten sposób, jakbyśmy chcieli. Natomiast tak de facto jest tam parking darmowy. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Nadrzeczną, to jest problem, z którym boryka się całe miasto. Czyli miejsca parkingowe i wjeżdżanie praktycznie w samo centrum miasta, w miejsca niedozwolone do parkowania. Ta ulica Nadrzeczna również musi być zrewitalizowana, tak jak ulica Sportowa, wtedy skończą nam się problemy z parkowaniem na tych miejscach. Natomiast na teraz, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o właśnie problem parkowania na tej ulicy, możemy jedynie liczyć na Straż Miejską i jej konsekwentne działanie. I to musimy zrobić, aby mieszkańcom ułatwić dojazd do własnych domów, bo wiemy, że kiedy są weekendy czy w okresach letnich, no nie da się tam tędy przejechać. Dziękuję. Dziękuję bardzo.